Cześć, siemanko, witam na wszystkich bardzo serdecznie, z którą Ksemcio. Gramy sobie dzisiaj kolejny projekcie w The Binding of Isaac i gramy sobie dzisiaj jako Kane, z tego względu, że jest chyba jedyną postacią, która jeszcze nie była na Shiolu i musielibyśmy się z tym w miarę uporać. Tu mamy fajny pokój, więc jakbyśmy dostali od razu jakieś serduszko, to ja bym tam się pocisnął, że tak to ujmę. Jest serduszko, dobra. To idziemy sobie do Kerry's Roomu. Ała, jeszcze dostałem w łeb, najgorzej. Dobra, pamiętam, się podbędziemy. Co tu mamy? Dużo pigu. No dobra, bierzemy sobie to wszystko. To jest co? Puberty. I can see forever, spoko. Bombsarki. I bombsarki, okej. To sobie zostawimy te bombsarki, z tego względu, że jak będziemy mieli kryzys, sobie po prostu podmienimy, nie? Dobra, ramming speed. Pierwszy znak zodiaku, może być. Byłoby fajnie, jakbyśmy znaleźli ich troszkę więcej. Mamy dostęp do sklepu. W sklepie w sumie to nic takiego ciekawego, to my chyba nie mamy. Ale dobra. Jak nazbieramy 15 coinów, to sobie kupimy tam tą baterię, czy co to tam jest, czy zapalniczka. Nie jestem tak naprawdę zbytnio pewny, bo się nie przyjrzałem. Kolejny coin, dobra. Kolejny secret. Was nienawidzę, naprawdę nienawidzę tych przeciwników. W sensie tych muszek, bo one teraz na hardzie, one zbyt szybko strzelają. To jest po prostu trochę takie głupiutkie, że tego się ledwo da unikać. Dobra, leżysz. Do secreta oczywiście, że wchodzę. I oczywiście, że was wysadzam. Mamy całkiem dobrą ilość coinów, 11 coinów na następne piętro, bo na te piętro już tego nie liczę. Bo po prostu nie ma sensu. Pozbądźmy się. Czy my chcemy w ogóle iść tam do góry jeszcze? To jest dobre pytanie, czy jak, bo jakbyśmy tam poszli, to jest opcja na dostanie obrażeń i jest opcja, że coś się jeszcze trafi, jakiś kamień z eksem, ale w sumie to nie ma sensu, bo przecież, patrzcie, mamy wszystko, co jest nam potrzebne. Te running speed nam się zbytnio nie przyda, ale przynajmniej mamy w miarę dobry movement speed, więc nie musimy się aż tak przejmować tym, że dostaniemy gdzieś obrażenia przez to, że, no nie wiem, nie dobiegniemy albo coś w tym stylu. I szczerze powiedziawszy, po ostatnich podejściach, które grałem, zacząłem doceniać te karty High Priestess albo Emergency Contact. A nawet itemek z tym Monstro, no kurde. Monstro Stud? Przecież to było, kurde, nawet, no dobry item. Czy on do połowy HP-ków zbijał każdego bossa. Matce, jak go spuściliśmy, to aż była zdziwiona. Naprawdę, ja zaczynam doceniać te takie itemki, których nigdy bym nie stwierdził, że kurde, może on się przyda, albo coś w tym stylu, i HP up, i... Dobra, idziemy na następne piętro. Nie będziemy narzekać. Idziemy przed ciebie, jaki mamy czas? 2 minuty 37. To nie jest najlepszy czas. Ale do najgorszych też nie należy, no nie oszukujmy się, bywało gorzej. Pozbędziemy się ciebie na czas? Czy nie zdążymy? Zdążyliśmy, dobra. Jakbym od kup dostał obrażenia, to by była dosyć duża lipa, szczerze powiedziawszy. Dobra, pozbędziemy się ciebie? No, chodź. Klucz przygarnę, oczywiście, bombsarki, no w tym momencie jest dla mnie totalnie useless, no bo przecież co nam może dać? 3 na 3 mamy i tak wszystkiego. Ciebie się szybko pozbyć, ciebie też. Chodź. Tak, żeby te pająki do mnie nie doszły, bo jak te pająki do mnie dojdą, to ja będę miał problem i to dosyć spory. Dobra, twoja kolej. Chodź, nie ruszaj się. Daj się kopnąć. Dzień dobry. Sakwa. I Hourglass jest też spoko. Wiecie co? Ja bym nazbierał tego na Hourglassa. Z tego względu, że przecież w momencie, w którym będziemy szli na Devil Deala i na przykład on nam przeroluje w jakieś badziewne przedmioty czy coś, to my możemy z niego wyjść, udać, że to się nigdy nie stało i być zadowolonym z tego. Au! Dobra, dostałem obrażenia najgorzej, ale przynajmniej coina dostałem. Więc tragedii jakiejś tam specjalnej nie ma. Z wami byłoby fajnie, jakby te muchy ma powybijały, nie? Chodźcie, muchy, strzelać muchy. No, do it, mucha. No bo mi to zajmie 2 lata powybijanie was tutaj, do it. O, perfekt. I jeszcze lepiej, że same się pozabijałyście, to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Że ja nie musiałem tak naprawdę nic zrobić, mógłbym latać sobie w kółko i one by się same powybijały. Bombę przygarnę. Tu jest co? Walka z bossem. Na walkę z bossem nie idę, dopóki tego Hourglassa nie załatwię. Bez kitu, on jest potrzebny.
I w sumie, jakby mieć Hourglassa, kupić sobie go i w Treasure Roomie możemy wtedy sprawdzić, czy może coś dobrego się trafi. To też jest jakiś plan. Kupy też możemy w sumie rozwalić, no bo przecież patrzcie, potrzebujemy dwa coiny, a ja nie chciałbym maszyny rozwalać. Więc dobrze było, jakby się monetki trafiły. Chociaż jedna? Na 6 kup? Nie? No dobra. Można i tak. Tu są jeszcze kupy, dobra. Z ognisk też jest szansa, ale bardzo malutka. Mogę też rozwalić tutaj te kaldrony i sprawdzić, czy może coś się tutaj dropnie, bo w sumie mamy dużo bomb. Dalej nic. Tu secret. 3 bomby. Trochę jakby gra mi powiedziała, wiesz co, wysadź mnie. Wysadź mnie. Jeszcze ciebie wysadzę. O, jeszcze taka opcja, że ty mi dasz 2 coiny. No właśnie. Bierzemy to. Turn back time. I teraz, nawet jakbyśmy dostali obrażenia, to możemy sobie to cofnąć. 3 ładunki mnie tam jakoś nie bolą. Jest treasure room. Więc już jest kozaczek. Pozwolić mi się szybko kup. O, tu jest HP up do podniesienia. Albo raczej zabezpieczenie zdrowia, jak to fajnie ostatnio powiedziałem, że... No, weźmiemy, żeby tylko nie stracić szans na Devil Deala. No, dawaj. Weźmiemy sobie. Oczywiście, no bo jak będziemy lecieć w Devil Deale, to i tak nam się przyda. I tu mamy co? Sticky Babies. Tu bym mógł wejść, ale w sumie stracę serduszko, więc nie. Przejdźmy się. Jeszcze tam jest skrzyneczka, do której użyje nam za dużo bomb. Więc nie ma takiej opcji. Dobra, od ciebie raczej nie dostanę obrażeń. Tu poradzimy sobie. Ty mi możesz dać przynajmniej jakąś fajną kartę. Może. Może. Jeszcze zeslowowane. Jezu, te kulki wolno od ciebie lecą, jak są zeslowowane. Hourglassa nie zużywam, bo mówię, no... Może być tak, że Devil Deala będziemy chcieli sobie... zrolować, a w Devil Dealu będą śmieci, więc wtedy no po prostu stracimy sobie szans, no nie? A to jest w sumie bez różnicy, bo i tak mamy już negatyw, więc tak czy siak będziemy mogli przejść sobie na Sheol. A Consume the Enemy możemy wziąć. Dobra, idziemy na walkę z bossem. Byleby nie to była ta czerwona mucha, bo ta czerwona mucha to jest naprawdę tragedia jakaś. To jest taki z tych nowych bossów, taki znienawidzony przeze mnie i to tak fest, ale fest. I czy mnie w ogóle dobrze słychać? Chyba tak. Chociaż mogę mieć trochę inny głos, bo czuję taki letko zatkany nosek. Ale tragedii nie ma i tu nie ma tego. Ja się pozbyłem wszystkich kluczy. O kurcze. Tego bym się nie spodziewał, że ja wszystkich kluczy się pozbawiłem. Czyli tak naprawdę zrobimy rola. Cofniemy się po tamten pigułę, żeby ona nam mimo wszystko oddała nasze bomby. I teraz tak, ciebie się pozbywamy. Tu coś dobrego? Damage up. To jest dobre, plus 2. To są beznadziejne przedmioty. Więc zróbmy tak. Dice shard. Hourglass? Tam nie było nic ciekawego. Tam nie było nic ciekawego. Dobra, idziemy dalej. Ja chcę tylko zamienić sobie te 5 bomb na 5 kluczy, bo mi się to bardziej przyda. Bomby w miarę sobie jakoś ogarniemy przecież, no nie? Dobra, dawaj. Bombsarki. I idziemy dalej. Nie no, mając Hourglassa i Dice Sharda, to my możemy naprawdę sobie sprawdzać, w co nam się może przemienić. Jak się nam przemieni jakiś przedmiot w dobry, wtedy możemy brać. Ale tu widzicie, na przykład ja sobie teraz nie straciłem szans na Angel Rooma. W Angel Roomie też są ciekawe rzeczy, w końcu nie. 33% szans. Co? A Devil Deal się w ogóle nie załadował? Wow. To ci dopiero. Tam nie będę walczył, bo to... Chyba jakiś żart, że dostałem od was obrażenia. Czy od was się nie da dostać obrażeń? Tylko jakiś totalny dzban mógł od was dostać w łeb. Dobra, kolejny klucz. Bombę mam jedną, więc bomb teraz nie będę marnował. W końcu sam się ich pozbawiłem. Jakiś Tears Upik byłby mega cudowny dla mnie. Dzień dobry. Muszę iść do sklepu i kupić jakieś bomby. O nie, nie, nie. Ty jesteś duży, 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 duży. Daj mi coś. Tears Up, no może być.
ale dostałem beznadziejnie obrażenia. To jest akurat prawda, że w tym momencie mam mały problem. Mam 3 bomby, ale na tobie nie będę grał, chociaż mi szans nie zabierzesz, więc może jednak bym sobie pograł, gdybym znalazł gdzieś tutaj serduszka. W sumie stało się to dosyć kuszące, tylko te czerwone ogniska by trzeba było tam wyeliminować. I wtedy by było nawet. Ty mi dropisz jeszcze pająki, to jest... Tu. Speed up, dziękuję. To są sticky, a jak sobie zdaj szarduję? Nie. Daj. Nie było sensu, po prostu nie było sensu. Ja bym musiał to wziąć. Czy chcę, czy nie, przepraszam, maszyno. I tylko 2 mi dałaś? No, straciłaś 3, a mi dałaś 2. No ja się tak nie bawię. No dobra, dawaj tego Solarta, bo ja nie chcę stracić szans. Chociaż na tym piętrze i tak raczej to nic nie da. To jest w miarę łatwy pokój, patrząc na to, że o. Jak przyklei się tylko pocisk, to już możemy się odsunąć, nie? Dosłownie, przykleja się pocisk i można się odsuwać. Dobra, jeden leży. Te pociski przyklejające się są dosyć problematyczne, bo one same z siebie nie zadają chyba obrażeń, tylko dopiero po wybuchu. Ale i tak tragedii nie ma. Raz, 2, 3. I serduszko mi się uleczyło, wow. Może ja pójdę i... Mamy Hourglassa. Jest szansa, że nazbieramy jeszcze, żeby mieć na tego. Żeby mieć na... Jak się to tam nazywa? Na walkę z bossem. Więc pooddajemy serca. Jeśli mi nic nie dasz... To będę smutny. O! O! I spoko. To jest dobry przedmiot. Ja jestem zadowolony już. Bierzemy serduszko i idziemy dalej. To jest dobry przedmiot, naprawdę. To... O nie, brak... Nie, dobra, nie musiałem używać przedmiotu przecież. Już się bałem, że jednak mimo wszystko będę miał problem. Mam jedną bombę. Nie ryzykuję w poszukiwaniu Secret Roomu, chociaż no... To było pewne, że on tu jest. O. Zestaw baterii. Dobra, idziemy na walkę z bossem. Z tobą sobie raczej poradzimy, hopie. Au. Cofka. Bo dostałem w łeb. Jak miło mieć teraz ten zestaw baterii tutaj. Idziemy jeszcze raz. Żeby przypadkowo nie dostać obrażeń, nie? Hopisz jeden umarł. To jest spoko. Ty też umrzesz, bo już masz tyle eksplozywo na twarzy, że nic nie możesz zrobić. Mamy Angel Room. Wow. Idziemy. Habit. To brzmi trochę tak, jakbym miał się wiecznie leczyć. Wiecie, o co chodzi? Ale zróbmy taki myk. Jeszcze zobaczmy, co byśmy mogli dostać, nie? Dice shard. To jest dobre. Co to robi? Flight i HP up, ale nic poza tym, tak? Ja wolę habit. Zamknęło mi się. Nie. Oszukało mnie. Ostatnia próba. Mamy tutaj przedmiot, który jest dla mnie useless. HP up, tears up. No dobra, chodź ze mną. Idziemy na następne piętro. Ale to zepsuło. Mogłem już to brać. Mogłem brać tego habita. Miałbym nieśmiertelność dosłownie. Dosłownie miałbym nieśmiertelność, a tak to... No nie no, no zdarza się. No popełniliśmy taki mały błąd. Mamy przynajmniej zdrówko, więc jest okej. Do was jak się podepnie wystarczająco kulek, to każdy boss umrze od tego. Tam jest biblioteka, więc ona mnie kusi. Wejdźmy sobie. 3 książki. Dostajemy na pewno przemianę w bookworma, więc ja już i tak będę zadowolony. Mamy bookwormika. To sobie przerzucimy na jakiś... Tears up. Hourglassa biorę i tak. Bo jest jak dla mnie dużo lepszy.
Hourglass jest dużo lepszy dla mnie niż jakikolwiek item w tym momencie, szczególnie, że za niego zapłaciliśmy, no nie? I mamy mega dobre tirsy w sumie, bo 4-3 to już jest naprawdę kozak. Do tego dochodzi na... nie dacie... Dostałem w tym pokoju obrażenia, cofniemy się. Przejdziemy się na razie gdzie indziej. O, tu jest na przykład Treasure Room. Ja jestem z tego powodu bardziej zadowolony. A do Treasure Roomu nie wejdziemy, dopóki w sumie i tak wejdziemy, no bo co ja miałbym zrobić? Bateria? Monetka, świetnie. Mam bombę, więc... Dobrze użyta bomba mi to załatwi, nie? Z tej strony muszę ją postawić. Sięgło? Sięgło, świetnie. I dałeś mi tylko klucz. To trochę lipa, dobra. Co jest w Treasure Roomie? Mark Tirsy? Nie. Akurat Dead Eye, okej. I to jest dobre, to są dobre przedmioty, wam powiem. Idźmy do góry może. Tak to zróbmy, chodźmy tu do góry, bo ja tam nie chcę iść na lewo, bo tam jest beznadziejny pokój. I wygląda na to, że i tak będę musiał tam pójść. Niedobrze. Bardzo niedobrze. No dobra, jakoś sobie z tym poradzimy. Mamy dużo zdrowia. Hourglassa mam nienaładowanego, więc to jest mały problem. Dobra, jak już jeden leży, to już jest z górki. Bo przedtem dostałem przez to, że on tak szeroko strzela. No i super, dwa klucze. Tu mamy co? Bardzo fajny pokój. Do wysadzenia oczywiście bardzo fajny pokój. Dobrze postawione, powinno sięgnąć w większą część ich. Średnio to nazwę większą częścią, no ale niech będzie. Dobra, ty do mnie nie dojdziesz raczej, ty też. Jak mi wejdą jeszcze te Mark Tirsy, to o, obrażenia mamy takie, że nie są w stanie nic zrobić. Jeszcze wybuchy do tego dochodzą. Mamy sklep na dole, do sklepu wchodzimy. Zabezpieczyć się trzeba było, żeby nie dostać przypadkowych obrażeń. Chodź tu. Jak ci nałożę już pakę, to możesz sobie odejść. O, masz pakę nałożoną, dobranoc. Coiny oczywiście przygarnę. Które to jest piętro? To są cavesy dwójka, więc taka średniawka. Ale nie ma tak... cześć. Dobrze, że się naładowaliśmy z obrażeniami. Dobra, ty już nie żyjesz. Ogniska mnie nie interesują. Tu nie mam bomby. Nie idę tam, bo przecież... No, nie dałbym rady tam nic zdobyć. Dobra, ty dostałeś od wybuchu, więc przykra sprawa. Nie? Twoja kolej? To jest to, że ten wybuch ich niestety nie zdejmuje na hita. Nałożyło ci pakę? Tak. Poczułem się oszukany, wiecie o co chodzi. Taki, tak bardzo oszukany się poczułem. Dobra, wychyl się. Jeszcze jeden ładunek i po walce będę miał kolejny. Chociaż nie wiem, czy przed walką bym go nie wolał mieć, ale... Nie no, chyba z bossem sobie poradzimy jakoś. To nie będzie jakiś specjalnie trudny, prawda? To nie trafi nam się jakiś bloat chyba, nie? No nie, dobra, idealny boss. Patrzcie na to, że my teraz nakładamy na niego milion pak. Ona dostaje od nas bomby jeszcze na plecy. Jest git. Evil Up biorę. Dwie bomby, trzy bomby, super. A tu mamy część przemiany w Gapiego, czyli w ogóle mnie to nie interesuje, idziemy dalej. Tak, idziemy dalej. To był beznadziejny przedmiot. Nie potrzebujemy go po prostu, no fakt, że mamy dużo zdrowia, ale ja wolę tego zdrowia jednak mieć trochę w zapasie, bo potem nam go braknie, prawda? Więc unikajmy tego, żeby mieć go mało, bo... Wychodzimy na minus potem. O, wyskaczecie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dostałem w łeb. Cofnijmy tą akcję. Cofnijmy tą akcję, bo nam nie wyszła, nie? Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, ktoś jeszcze gdzieś skacze? Tam u góry skaczą. Okej, chodźcie. Mam strasznie mały zasięg. To jest ten problem tej postaci akurat. Że fajnie by było nie dostać tu obrażeń. Dobra, dostałem dwa razy dipsa. Już tego nie cofnę. Już tego niestety nie cofnę. Nie mam naładowanego przedmiotu i to jest ten problem. Dzień dobry. Dobra, tu już mamy naładowane, ale i tak nie jesteśmy w stanie... Przyklej mu bombę na twarz. Chodź, chodź, chodź. Dobra. U góry Treasure Room, świetnie. Tam im przypiąć tylko pakę. Tylko pakę im przypiąć. Jesteśmy zadowoleni. A i pekak. Uff.
biorę. Najwyżej umrzemy, wiecie o co chodzi. Najwyżej umrzemy. Wzięcie IPK-ka to był błąd. Patrząc na to, że i tak mamy eksplozivo, to był błąd, to był błąd. Czym ty jesteś? It first lucky. Nie wiem, co ty robisz. I nie bardzo mnie to tam interesuje. Macie moje paki. Dobra, dawaj tego coina. Nie no, IPK kozak, bo pod tym względem, że mamy duże obrażenia teraz, to jest spoko. Aha, ja się wybombiłem z tamtego pokoju. Cudownie. Cudownie się wybombić z pokoju, który się już wyczyściło, nie? Oj, rety. Co to za kabarety. Ale dobra, z IPK-iem sobie raczej bez problemu poradzimy tutaj w walkach. Monetkę chcę, do sklepu wchodzimy. W sklepie... Nie dorzuciłem. Umarł. Co ja potrzebuję? Stąd nie mam tutaj tak naprawdę nic. Więc zwróćmy pieniążki naszej maszynie, którą już i tak ogołociliśmy w tym podejściu dość mocno. Tyle jej wystarczy. I teraz tak, do walki z bossem na lewo. Świetnie. Nie lubię tych pokoi, bo zawsze się boję, że przypadkowo dostanę obrażenia albo coś w tym stylu. To jest zły pokój, ale jak dobrze rzucimy, tu nie ma nic. Tu też, tak? Tak, tu też nie ma nic. Dobra, idziemy na walkę z bossem. O, żeż ty, akurat ty. Cofnij mnie to, bo dostałem w łeb. Dawaj go. Jeszcze raz, no. Raz. Hop, zaraz umrze, nie? To ma pewne akurat. Dobra, hop, nie żyje. Devil Deal, Angel Room, Tears Up. Świetnie, Tears Up, a to ja się cieszę. Serduszka. Przez całe piętro, jak najwięcej czerwonych serc. Jest to dość kuszące. A czy ja już mogę cię rozwalać? Tak, ja już cię mogę rozwalać. Dobra, weźmy sobie to. Bardziej mi się przyda. No, spróbujmy jeszcze zrobić... A, nie mogę cię jeszcze rozwalać. No dobra. To mi się zdecydowanie bardziej przyda. W sklepie byliśmy, wszędzie byliśmy. Idziemy dalej. 15 coinów mamy na następne piętro. Hourglassa nie biorę już, no... Szkoda. Ale nie można go mieć cały czas tak naprawdę, no nie. W końcu jest dobrym przedmiotem. Ale już swoją rolę spełnił, zabierając mi habita. Jakbym miał tego habita, to zdecydowanie bym tak naprawdę poszedł z tym Hourglassem. Ale w tym momencie to... To już wolę to. Dobra. W tym momencie to ten przedmiot nie jest dla mnie zbyt pomocny. Powiem wam, że to nie był przeciwnik dla mnie. Rzeczywiście to nie był przeciwnik, z którym się chciałem mierzyć w tym momencie. Dobra, dostał granata. Jakbym trafił na przeciwnika, który ma odporności jakieś typu na wybuchy, to bym się męczył jak diabli. Toxic Splash Damage. O! Idealnie jak dla nas. Naprawdę idealnie. Klucz przygarnę, nawet dwa. Muszę znaleźć jakiegoś Soulhearta albo Blackhearta, coś w tym stylu, bo inaczej będę miał problemy ze zdrowiem. Dostałem w łeb. Świetnie. Smutna sprawa. Ty z samego Toxica dostałeś, ale dobra, ja aż tak to się nie ma... O, shit. Jeszcze jeden został. Przejdź. No i wiedziałem, że tak to się skończy. Ja cię wysadzę, hopie. Ty sobie nawet nie myśl. Nic mi ciekawego nie dałeś, dobra. Ja muszę tędy przejść. I nie dostać obrażeń. Te coiny mnie nie interesują, za to interesuje mnie wszystko, co jest tu. Karty. The Fool. The Magician. O, Magician jest spoko.
Chociaż na IPK-ku Magician? Nie jestem pewny, czy to będzie tak fajnie działać, ale może. Chociaż zresztą sam IPK jest kozakiem, nie? Wysać. Dobra. Jedno ognisko, drugie. Trzecie. Czwarte. Naprawdę zmniejszyli te szanse i to fest. Dobra, wszystko co tu się respi, to umiera od tej plamy teraz. No, grzecznie do plamy. Grzecznie do plamy. Skacz. Dziękuję. Czy będzie tutaj już walka z bossem? Nie. Rodzina IPK-ków, no. Nie dać się. Ja już i tak mam zmniejszone szanse, bo już raz dostałem. Ale te 16% ja i tak bym chciał wykorzystać. Wiecie o co chodzi. Dzień dobry. Dostał. Oh, shit. Dostałem w łeb. Dobra. Tutaj sprawdźmy. Nie ma sekreta. Ale przynajmniej sobie dojście do klucza zrobiłem. I czemu ja użyłem do tego bomby tak w ogóle? Bo szczerze powiedziawszy, to się zastanawiam. No kurczę, no. Moglibyście mnie tak nie ranić? Co ja to zrobię tak? Wróćmy się. I teraz możemy iść dalej. Ale poszła buła. No tutaj się prosi o sekreta. Czekaj, gdzie trafię? To ty mi zrobisz krzywdę? Tak. Sam się wysadziłeś? Nie, tam się trapdoor pojawił. Kozak. Dobra, sprawdźmy co tutaj na nas czeka. Itemek, więc spoko. Akurat itemek mnie cieszy, bo zawsze to jest jakiś darmowy przedmiot dla mnie, no nie? Mamy zabezpieczenie jednego Soul Hearta, więc mógłbym sobie tak naprawdę teraz rzucić Eternal Heartem. I nie mam nigdzie żadnej baterii. Szkoda. Jakby była, to by było jeszcze lepiej. Dobra. O, mama. Plama. 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 I teraz się można... Gdzie jest tą łapą? Dobra, dawaj negatyw. I co? Żadnego Devil Deala, nic. No to idziemy na nas my piętro, będziemy mieli kolejne czerwone serduszko i chyba pełne do tego. Więc jest git. Jest git. Curse of Darkness. Najgorzej z tymi klątwami. Sypią nam te klątwy jak porąbani. Cyk. Czym jesteś? Shot speed up. Średnio bym powiedział. Tak bardzo średnio, ale dobra. Muszę się pilnować, żeby naprawdę nie dostać obrażeń na twarz. Bo inaczej będzie mały problem. Tędy miałem nie iść. Która jest godzina? Ja mam powoli coraz gorzej z czasem, ale nie szkodzi. Dobra, wy już leżycie. Ty miałeś... A, ja mam consume the enemy. W tym momencie się to nawet sprawdza, wam powiem, bo... Przez to, że ich konsumujemy, to oni mi tam zawsze przywracają troszkę zdrowia. Jakiś Yams Heart też byłby dobrą rzeczą. Nie. On już sobie umarł. Serduszka przygarnę wszystkie czerwone, z tego względu, że mówię. Przez to, że mamy... czerwone serca... to... wszystko, co nam daje serduszka, jest dla nas dobre. Od czego dostałem obrażenia? Ja od czegoś w łeb dostałem teraz i nie wiem od czego. Nie, nie zgadzam. Dawaj to. No. Coś mnie w łeb trafiło, ale nie wiem co. Czy ty idziesz za mną? Bycie pająki. Uduszę go. Uduszę. 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 Uduszę go za to co... Nie. Oczy to są najgorsze, co się może trafić. Naprawdę, jak... tak nie trawię, fajzaku. Dobra, wszyscy leżą. Ja bym sobie jeszcze ładunki pozbierał, żeby tego Eternal Hunter'a do końca ogarnąć. Zmarnuję jeden klucz. I can see forever, spoko. Żeby stąd rzucać sobie bezpiecznie. Serduszko przygarnę. Ty jesteś czym? Infested. I tam już nie było nic. No dobra. Nie zmarnowaliśmy za dużo czasu tak naprawdę. A dlaczego ja miałbym w tym pokoju ryzykować? O, tam jest przejście dalej.
Dobrze poszło. Nie podchodził po płytkach, które mogą nas skrzywdzić przecież. Dobra, pająk, weź go tam dziabnij, bo mi to zajmie trochę za dużo czasu. Tu nie. Ale dwie skrzyneczki, ja się cieszę. Serduszka zawsze przygarnę. Brakuje mi jeszcze dwóch pokoi, żeby tak naprawdę sobie naładować przedmiot. Mamy I Can See Forever, więc... Już widziałem, jak się na mnie patrzą te oczy. Bez kitu widziałem to. Dobra, jest secret? W sekrecie? Jeszcze przeciwników dostaliśmy. Dobra, coiny przygarnę, serduszko sobie od razu damy. Why not? I co? Będzie tutaj już walka z bossem, czy jeszcze nie? Ale dostał wybuch. Walka z bossem? Tak, jest oko, które... Szybko z nim poszło. Dobra, kolejne serduszka, bomby, wszystko mamy. Tu jest Double Trouble. Nie, to jesteś ty. Szybko z tobą poszło. Aż za szybko bym powiedział. Box of Stuff. Może być. Bateria? Nie ma baterii. The Tower. Nie interesuje mnie. Piguła. Tears Up. To nie. To ja wolę Magiciana. Chciałbym jeszcze ładunki na następne piętro, ale już nie widzę tutaj żadnych, więc lecimy dalej. Emperor też by był spoko, bo w sumie mając... Dosłownie mając tego Magiciana, to my dość szybko sobie z tym wszystkim radzimy. Aj pekaka. Tylko mówię, no trzeba patrzeć na nasz poziom serduszek. I wtedy mamy wszystko ładnie załatwione. Cyk, cyk. Czy ty tam utknąłeś? Tak, utknąłeś tam. Pajączki, to jest akurat spoko, że, że te pajączki nam się raz na jakiś czas pojawiają. A! Dobranoc. Przedmiot aktywny używamy od razu. Infested oczywiście też. Magiciana bierzemy. Kolejne coiny, które są dla mnie useless. Oczywiście, że wejdziemy. I tak dostałem obrażenia na twarz. O, kamień z Xem. Dobra, oddaj mi go. Hopie, weź już wiem, że i demon. Demon mnie nie interesuje, za to możemy wejść tutaj i liczyć na jakieś, nie wiem... Ciebie mogę wysadzić. To na tobie, mogę pograć. Dobra, może nie tak bardzo pograć. Daj mi coś. Serduszka mi się kończą, hopie. Twoi przyjaciele już pocierpią. Zaraz ty będziesz cierpiał. Nie dostałem serc. No to będziesz cierpiał, przykro mi. A, jeszcze mi zespełniłeś pająki. Ty dranie najgorsze. Ja mam teraz mało zdrowia i ty mi zrobiłeś tak na złość. Powinno być git. Z samym IPK-kiem to powinniśmy ugrać. Tylko, że teraz, ja mówię, mam mały problem serduszkowy. Bo w sumie nic nie dostałem serduszek i... Może mi ich braknąć. Więc karta demon jest w sumie nawet... Dosyć interesująca pod tym względem, że może serduszka gdzieś zdobędę. Tears Up. Tears Upy mi już nic nie dają. Więc to jest akurat problem. Dzień dobry. Tam jest przedmiot aktywny. Znaczy przedmiot. Przedmiot dla nas. Ej, ty! Ty, paciuloku, ty! Gdzie jesteś? Tam pewnie. Gdzie jesteś? Ja ci dam, uderzasz mnie w łeb. Ja ci dam, ty draniu, ty. Ja teraz tu stracę wszystkie życia przez to, że... Zrobiłem jak zrobiłem, nie? Nie, daj mi to. Consume the enemy jest zdecydowanie lepszym przedmiotem w tym momencie. Piny mi chyba krzywdy nie zrobią. Szczególnie, że jak dostanie w łeb, to jest po nim. Ktoś jeszcze? Dobra, consume the enemy nie wleciało, szkoda. Z wami gładko pójdzie. Dwa coiny, świetnie. Secretu nie ma, nie ma. Ja się wracam po Magiciana, bo bez Magiciana to będzie naprawdę ciężko. Tu secretów nie mogło być. Czyli tu też nie. Tutaj na pewno nie ma? Nie ma. Idziemy w tamtą stronę, tam coś może być.
Żeby to nie był mały pokój, gdzie są przeciwnicy, bo będzie problem. Dawaj go. Tak naprawdę, no, samym IPK-iem to my tutaj robimy naprawdę ogromną robotę. Serduszka? Nie, no ja poproszę serduszka. Gro. Serduszka mi daj. I będziemy zadowoleni. Nic więcej mi do szczęścia nie trzeba, tylko kilo serc. Kilo serc i będziemy zadowoleni, naprawdę. Cyk, cyk. Proszę do mnie nie strzelać. Dobra. Z takimi przeciwnikami. O, serduszko, serduszko. Dziękuję, gro. Tutaj. Solhard i serduszko. Nice. Zabezpieczenie na to, co już mamy. Dobra, to w takim wypadku już się czuję trochę bardziej bezpiecznie. Tam nie wchodzimy, bo zmarnowałbym tylko. Czekajcie. To jest secret. Hopu! Dzień dobry. Liczyłem na solharty jakieś. Z kitu liczyłem na jakieś solharty. Nope. Serduszka. Bombsarki. Bez różnicy mi. Czyli co, do góry? Jak tu nie będzie walki z bossem, to będę bardzo zły, bo przeczyściłem tych pokojów bardzo dużo. Ktoś mi jeszcze coś? Czekajcie na sekundę, ja szybko coś sprawdzę. Aha. Co? Zignoruj. Wyskoczyło mi, że dzisiaj zaczynam urlop, a ja przecież już jestem na urlopie, więc bardzo zły pokój. Przynajmniej mi dało czerwone serce. Jedyny plus tego pokoju. I dużo coinów. Ale tak to... I tak dostałem w łeb. Dobra, idziemy. Po walce będziemy mieli i tak następne serduszko. Więc jest dobrze. Kurde, czy też mi się tak pojawiłaś beznadziejnie. Dawać te serce, to serce nie ma prawa żyć. Nie pojawiło mi się przejście? Co? Mam negatyw. No nie. No dobra. To w takim wypadku ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górze oraz subskrypcji. No i widzimy się na następnym odcinku, więc do zobaczenia wam. Do usłyszenia. Trzymajcie się. I cześć.